O, to znowu Pajdos we fleszyku i znów cringe'owy wstęp. Zapraszam na Flesza. It's hard. Bloody hard to get back. Twórcy Broken Roads nie sprostali oczekiwaniom graczy, dlatego zespół Drop Bear Bytes zapowiedział na 19 kwietnia aktualizację, która wprowadzi pierwsze zmiany sugerowane przez społeczność fanów. Wśród nich będzie większa liczba walk na początku przygody i mechaniki ucieczki bazujące na zręczności bohaterów oraz wrogów, a kolejny update już za rogiem w połowie maja. Dziś o godzinie 19 wystartowały beta testy rodzimego Frostpunka 2. Przetestują ją wyłącznie nabywcy edycji Deluxe. Polskie 11bit Studios zachęca do jej kupienia poprzez 10% obniżkę. Posiadacze tej wersji gry mogą przez najbliższy tydzień testować tryb sandboxowy, a do tego zagrają w pełną wersję gry na 72 godziny przed innymi oraz dostaną dostęp do 3 popremierowych rozszerzeń. Testujecie, a może dopiero zastanawiacie się nad kupnem tej wersji gry? Dajcie znać w komentarzu. Czy oglądaliście już Fallouta od Amazona? Bo wielu graczy oglądało, co widać po sporym wzroście piku jednocześnie bawiących się przy wszystkich odsłonach serii na Steamie. Oczywiście ma to związek nie tylko z serialem, ale także wyprzedażą platformy Valve, Microsoft Store i PlayStation Store, w których ceny wszystkich gier drastycznie obniżono. Aż sam mam chętkę na Fallouta! To ciąg dalszy budowania pochwalnego pomnika twórcom Baldur's Gate 3. Enrique Colinet, projektant poziomów w grze Blasphemous, podzielił się informacją, że Larian Studios było jednym z najhojniejszych uczestników zbiórki kickstarterowej na bluźnierczą Metroidvanię. Twórcy gry Solasta Crown of the Magister również pochwalili się, że Larian wsparło ich twórczość. A to oznacza, że Sven Wink lubi branżę i wspiera intrygujące pomysły. Fajnie. Ogień w Helldivers 2 przejdzie spore zmiany, bo okazuje się przesadnie zabójczy dla graczy. Nawet twórcy dostrzegają absurd sytuacji i konieczność przyszykowania w tej kwestii zmian. Jak mówi Thomas Twinbert Peterson, menadżer do spraw społeczności w Arrowhead Game Studios, umieranie w 2 sekundy tylko po dotknięciu płomieni to gruba przesada. Ale oddanie życia w służbie superziemi to zaszczyt, prawda? Już niecałe 2 tygodnie pozostały do debiutu Manor Lords, obiecującej strategii, którą na własną rękę tworzy Grzegorz Styczeń. Oczekiwanie do dnia premiery, ustalonego na 26 kwietnia, umilić mogą nowe gameplaye. Materiały pokazują wiele godzin rozgrywki obejmującej budowę wiosek oraz ogromne bitwy. I zabawa ta robi spore wrażenie. Jeśli chcecie sprawdzić, czy Manor Lords jest dla was, wpadnijcie na przykład na kanał użytkownika o ksywce Lutel. Miłego wieczoru wam życzę, idę szerzyć demokrację w Helldivers 2. A w co wy dziś zagracie? Pochwalcie się w komentarzu.